Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją w mieście Lipnie pragniemy Państwu przedstawić fakty i działania, jakie podjęliśmy z komunikatem, który wczoraj pojawił się w telewizji kablowej. O tym, że wskaźniki wody są niewłaściwe i dotyczyły to tylko jednego bloku na ulicy Nieszawskiej, uzyskaliśmy w czwartek wieczorem. W piątek o godzinie 10 zostały podjęte działania, pobrane próbki, gdzie na wynik tych próbek byliśmy zobowiązani czekać 72 godziny. Wczoraj w godzinach popołudniowych po telefonie pana prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych uzyskaliśmy informację, że wskaźniki na ujęciu przy ulicy Kolejowej nie spełniają pewnych wymogów. Chciałbym tutaj też Państwa w jakiś sposób uspokoić, że pozostałe wyniki, bo pobór próbek wodnych odbył się w czterech punktach. Wszystkie pozostałe punkty nie budzą żadnych tutaj obaw i wskaźniki, które się tam pojawiają, są wskaźnikami zerowymi. Ja teraz poproszę pana prezesa PUK-u, żeby rzeczywiście przedstawił, jakie działania dalsze zostały podjęte i jak ta sprawa wygląda. Szanowni Państwo, tak jak pan burmistrz powiedział, bo tu jest sporo interpretacji, że pewne działania zostały podjęte zbyt późno. W czwartek mieliśmy informację dotyczącą tylko i wyłącznie jednego bloku na ulicy Nieszawskiej. Od razu podjęliśmy działania i został ten blok wyłączony. Mieszkańcy zostali poinformowani, dostała woda. Była to decyzja sanepidu, którą wykonaliśmy. W pozostałej części miasta nie było jakiegokolwiek wtedy zagrożenia, nie było żadnych objawów, żadnych sytuacji, że może ta sytuacja mieć miejsce w innych punktach miasta. Podjęliśmy działania naprawcze, płukanie sieci. Od rana w piątek zostały przeprowadzone badania właśnie na ulicy Nieszawskiej, ale też w innych punktach, na ulicy Sierakowskiego, na ulicy Mickiewicza i na ujęciach wody. Jedno ujęcie wody jest włączone całkowicie, w związku z tym te badania tak naprawdę są nieistotne, bo ta woda nie była dostarczona do miasta, a główne ujęcie na ulicy Kolejowej, tam jest nieznaczne przekroczenie, są to dwie jednostki. Są na naszej stronie internetowej opublikowane te badania, można sobie je zobaczyć. W pozostałych punktach nie ma przekroczeń, łącznie z ulicą Nieszawską, gdzie wcześniej ten wynik był też przekroczony o dwa punkty, czyli bardzo nieznacznie. W związku z tym, że przepisy są w tej chwili bardzo rygorystyczne, podjęliśmy od razu działania, dowiedzieliśmy się, to była godzina około 14 w niedzielę, od razu podjęliśmy kontakt z panem sanepidem, tu pan burmistrz został poinformowany i od razu zaczął funkcjonować sztab kryzysowy w naszej firmie. Podjęliśmy te działania, dowiedzieliśmy się, że sanepid podejmie decyzję o wyłączeniu wodociągu całego miasta. W związku z tym podjęliśmy nawet jeszcze przed decyzją formalną tutaj sanepidu, aby to miasto całe wyłączyć. Rozwieszaliśmy informacje na terenie całego miasta, to były takie obwieszczenia, dodatkowo była informacja na naszej stronie internetowej, została informacja natychmiast udostępniona w telewizji kablowej, w sieciach społecznościowych, w internecie. W związku z tym we wszystkich mediach od razu automatycznie te wszystkie działania zostały podjęte. Wczoraj były ustawione cztery punkty czerpania wody. Była to niedziela i no, na tyle, ile byliśmy w stanie te punkty tutaj ustawić. W dniu dzisiejszym, niebawem, bo już w tej chwili będą niebawem dojeżdżały do nas 10 nowych zbiorników. Są to specjalne zbiorniki, one muszą być atestowane i będą ustawione w dodatkowych punktach miasta, tak aby Państwu tą sytuację, no, żeby Państwo mieli dostęp do tej wody zdatnej do spożycia. Sanepid informuje, że bo my pobieramy tą wodę spoza wodociągu miejskiego, z wodociągu gminnego. Ta woda jest bezpieczna, ale pomimo tego, w związku z tym, że no, Państwo pobierają w różnych naczyniach tą wodę, sanepid zaleca, aby ona była przygotowana i dopiero spożywana.
W dniu dzisiejszym zostały pobrane próbki oddzielnie przez laboratorium, które my zleciliśmy, oddzielnie laboratorium Sanepidu. Mamy zapewnienia, że bardzo szybko, jak tylko to możliwe, będą te wyniki badań. Spodziewamy się, że może to być najwcześniej w dniu jutrzejszym w godzinach popołudniowych wstępne wyniki badań lub w środę rano. Mamy nadzieję, bo podjęliśmy dzisiaj w nocy działania, pukanie sieci, że sytuacja będzie już na tyle dobra, żeby wyniki tych próbek będą na tyle dobre, aby móc wznowić normalne udostępnianie Państwu tej wody. No oczywiście bardzo ubolewamy nad tym, że taka sytuacja ma miejsce. Nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy stwierdzić przyczyny, jaki jest powód tego. W związku z tym, że to jest ujęcie wody, w związku z tym musiało być całe miasto tutaj całą tą akcją właśnie objęte. No szukamy przyczyny. Tutaj mieliśmy w ubiegłym roku, wyremontowaliśmy studnie na głównym ujęciu, był główny generalny remont, były wymienione właśnie sieć do tej studni. Będziemy się starali sprawdzić, zbadać, jaka jest przyczyna tej sytuacji. Tylko tyle, że wiemy, że w wielu punktach, nawet wczoraj była informacja, że 7, dzisiaj mamy informację, że 9 gmin na terenie całego województwa boryka się z tą sytuacją. Może z czasem będziemy się konsultowali z innymi gminami, jakie u nich były przyczyny, może coś jest powiązane z tymi przyczynami. Będziemy się zastanawiali tak naprawdę, jaka jest przyczyna, aby w przyszłości nie doszło do tego typu sytuacji. Od 9 lat, odkąd PUK funkcjonuje, nie było przekroczeń, było wszystko w porządku. To jest pierwsza taka sytuacja. Mam nadzieję, że szybko się uporamy i sytuacja dojdzie do normy. Dziękuję bardzo. Jeszcze może kilka słów tutaj też chciałbym do Państwa zaapelować, że jestem do Państwa dyspozycji na każdy Państwa telefon. Ktokolwiek, jeżeli zadzwoni do Urzędu Miejskiego, będę odpowiadał osobiście. Także proszę, jeżeli mogę z takim apelem do Państwa wystąpić, to bardzo proszę, żebyście nie przekazywali sobie czasami fałszywych, mogę tak z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że czasami fałszywych informacji. Stąd moja gorąca prośba, żeby jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, to bardzo proszę o kontakt z Urzędem Miejskim, czy tutaj z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych, żebyśmy sobie ewentualnie mogli te sprawy wyjaśnić. Tutaj też możemy Państwu przedstawić, jeżeli Pan redaktor tutaj chciałby to sfilmować. To jest ta strona. To chcielibyśmy przedstawić te wyniki, żebyście Państwo mogli rzeczywiście zobaczyć, jak te wyniki. To jest ta tabelka na dole, dotyczy ujęcia na ulicy Kolejowej. Wyglądają. Pozostałe punkty, które Pan Prezes wymieniał, poboru tych próbek w mieście, tutaj wskazania, jeżeli chodzi o wyniki, są zerowe. Tutaj też pragnę, żeby Państwo jeszcze też zwrócili uwagę, bo sprawozdanie, jest data tego sprawozdania, kiedy była próbka pobrana, bo też chcielibyśmy położyć kłam temu, że my o całej sprawie wiedzieliśmy już w czwartek, w piątek rano. Jest tu data pobrania próbki, jest to data 15 września, godzina 10:10. Data i godzina dostarczenia jest 15.09.2017, godzina 10:50. A data zakończenia badania 17 września 2017 rok. Czyli niezwłocznie po tym, jak uzyskaliśmy informację o niewłaściwym wskazaniu, informacja do Państwa dotarła. To wszystko. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo.